Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi informacjami z życia miasta. O wernisażu wystawy śląskiego artysty, biciu rekordu Guinnessa na basenie Osirskałka, treningu CrossFit bez barier oraz obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi i jubileuszu chóru Magnificat opowiemy w tym wydaniu naszego programu. Serdecznie zapraszamy. Kompleks Wieże KWK Polska od początku funkcjonowania oferuje mieszkańcom naszego miasta wydarzenia związane z takimi dziedzinami sztuki jak malarstwo, grafika, rzeźba, film czy fotografia. Tym razem zorganizowano ekspozycję prac Krzysztofa Palińskiego. Jestem wychowankiem Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Dąbrowskiego w Chorzowie przy Kole Rzeźby. W tej chwili jestem członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. No, absolwentem jestem Wydziału Fotografii i Multimedii ASP we Wrocławiu. Tworzę i działam na Śląsku od wielu lat. Jestem również związany z tak zwanym śląskim kinem amatorskim, kinem nieprofesjonalnym. Świętochłowicka wystawa obejmuje dwa cykle fotograficzne – Ubi Sunt oraz Ja, Jezus z Chorzowa. Podczas wernisażu zaprezentowano również dwa filmy autorstwa Palińskiego. Pierwszy to dokument pod tytułem Krejs o Antonim Krejsie, a drugi to suplement mojego dyplomu Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta we Wrocławiu, Do szpiku kości, obrazy z ostatniej powieści awangardowej i są to obrazy do wybranych tekstów Krzysztofa Jaworskiego i jego książki Do szpiku kości. Program obchodów 70. rocznicy nadania Świętochłowicom praw miejskich nabiera tempa. Od 20 do 23 kwietnia na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka odbywała się sztafeta pływacka pod hasłem 70 lat w 70 godzin. Wydarzenie zorganizowała Świętochłowicka Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo się cieszę, że obchody 70-lecia miasta spowodowały też takie działania ze strony mieszkańców bardzo pozytywne, bo właśnie to działanie WOPR-u, czyli ta sztafeta mająca na celu bicie rekordu Guinnessa, jest bardzo fajną inicjatywą. Serdecznie zapraszamy do poparcia wszystkich tych działań, które służą obchodom, bo to zarówno te oficjalne uroczystości, czyli sesja nadzwyczajna Rady Miasta, ale także te działania ze strony mieszkańców, którzy podejmują działania, żeby upiększyć nasze miasto, żeby mówiło się o nim w Polsce dobrze. Inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. CrossFit to forma aktywności fizycznej zyskująca coraz większą popularność. Jego historia sięga 2001 roku. Właśnie wtedy opracowano programy ćwiczeń rozwijających najważniejsze zdolności siłowe. Trening odbył się w minioną sobotę w sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 10. Tym razem wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne. Czy sport jest na pewno też jakąś formą rehabilitacji? Wzmacniamy całe swoje ciało, fizycznie nabieramy kondycji. No i przede wszystkim poznajemy też nowych ludzi na zajęciach. Tutaj mamy takie centrum crossa dla osób niepełnosprawnych na Śląsku. No mamy osoby, które po 80 km, 50 dojeżdżają na trening. Są to też osoby aktywne sportowo, ale są też osoby, które w życiu ze sportem nie mają nic wspólnego. Mogą przyjechać, spróbować się, sprawdzić, no i może złapią tego bakcyla i będą sobie trenowały. Każda aktywność, szczególnie ta pod okiem doświadczonego instruktora, jest dla niepełnosprawnych doskonałą formą rehabilitacji. Myślę, że może to być naprawdę fajny punkt do rozwoju dalszego. Tutaj jest taka grupa zrobiona i jest, myślę, że to jest fajne, że jesteśmy tu wszyscy razem, a nie, że jedna osoba sobie sama gdzieś tam jedzie. To wszystko jest bardzo innowacyjne, bo nie ma drugiego takiego miejsca na Śląsku. Osoby, które ćwiczą na co dzień indywidualnie, sami na siłowniach, no w tej chwili mogą to robić wspólnie, tutaj właśnie przy ulicy Szkolnej 10. Cieszę się, że takie działania są podejmowane. Zmęczenie nie zniechęciło uczestników zajęć, dlatego organizatorzy nie wykluczają kolejnych treningów. Wiosna to czas gruntownych porządków. Z pomocą w utylizacji kłopotliwych elektrośmieci ruszyły Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach oraz Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, które, jak co roku, zorganizowały zbiórkę niepotrzebnych urządzeń. To wszystko, co gdzieś tam zalega, czy w domu, czy w piwnicy, czy w garażu, żeby przynieść, to zostanie poddane recyklingowi. W zamian za elektrośmieci rozdawano sadzonki i szereg ekologicznych gadżetów. Mieszkańcy odpowiedzieli dużym zainteresowaniem. Rozeszło się też bardzo dużo sadzonek i roślin jednorocznych, jak i także tych roślin wieloletnich, które przez wiele lat mieszkańców, którzy posadzą te rośliny w swoich ogródkach, będą cieszyć. Zużyty sprzęt przejdzie teraz przez złożony mechanizm recyklingu, podczas którego można otrzymać wyjątkowe surowce. Impulsem do organizacji tego typu proekologicznych inicjatyw z udziałem mieszkańców jest przypadający w kwietniu Międzynarodowy Dzień Ziemi. Inną formą jego obchodów, połączoną z 70. rocznicą nadania Świętochłowicom praw miejskich,
Wielkopolskich była akcja posadzenia magnolii, zorganizowana przez Stowarzyszenie Razem dla Świętochłowic. Mam nadzieję, że ten akcent spodoba się naszym mieszkańcom. No i mam nadzieję, że każdego roku będą te magnolie przypominać o tym miłym czasie i tym miłym akcencie obchodów 70-lecia miasta. Kiedyśmy budowali tą skałkę piękną, też każdy z mieszkańców coś tu wykonał. I to dzisiaj mamy taki piękny obiekt. A my jako członkowie Stowarzyszenia Razem dla Świętochłowic też chcieliśmy tą naszą pracą tu uświetnić i zasadzić te 7 magnoli, żeby kiedyś tu mieszkańcy widzieli i się cieszyli. Magnolie są jednymi z najpiękniejszych roślin ozdobnych. Dzięki akcji pod nazwą Razem upiększamy nasze miasto będą cieszyć oko kolejnych pokoleń gości odwiedzających Ośrodek Sportu i Rekreacji Skałka. Od 20 lat przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej prężnie działa chór mieszany Magnificat. W niedzielę 23 kwietnia w Centrum Kultury Śląskiej odbył się uroczysty koncert jubileuszowy podsumowujący działalność artystyczną zespołu. To nie jest tak, że chór zbiera się raz tylko z okazji jakiejś tam uroczystości, tylko on pracuje przez, można powiedzieć, prawie że kilka dni w tygodniu, w zależności od tego, co jest potrzebne, jak co trzeba przygotować, na przykład na różne uroczystości, nie tylko naszej parafii, ale także i miasta. Przygotowanie jakiegokolwiek koncertu to dla nich jest chluba i to jest dla nich zadanie, które oni chcą spełnić. W repertuarze grupy jest ponad 300 utworów obejmujących muzykę sakralną i świeckie dzieła wybitnych kompozytorów. Chór ma na koncie wiele prestiżowych nagród i występów w kraju, a także m.in. w Wiedniu, Pradze czy Ostrawie. Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. 26 kwietnia o godzinie 12 w Centrum Kultury Śląskiej w dzielnicy Zgoda odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 70. rocznicy nadania Świętochłowicom praw miejskich. Podczas jej trwania Paweł Waloszek otrzyma tytuł honorowego obywatela Świętochłowic. Tego samego dnia o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika odprawiona zostanie msza święta w intencji mieszkańców miasta. 2 maja o godzinie 12 zapraszamy do udziału w konferencji Kobiety w Powstaniach Śląskich, która odbędzie się w ramach świętochłowickich spotkań uniwersyteckich w Muzeum Powstań Śląskich. W tym samym miejscu o godzinie 16 otwarte zostaną wystawy Wojsko Polskie w dokumentach i fotografii, Rocznice Powstań Śląskich na plakatach studentów ASP w Katowicach, Śląski Plac wczoraj i dziś oraz Kotylion Biało-Czerwony. W programie także koncert Orkiestry Wojskowej. 3 maja zorganizowane zostaną miejskie obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpocznie msza święta w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerują pod Muzeum Powstań Śląskich, gdzie o godzinie 12 zostaną złożone kwiaty. Także 3 maja o godzinie 18 w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda odbędzie się koncert operetkowy Od Czardasza do Kankana. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.